Dzisiaj zorganizowaliśmy zgromadzenie, które miało na celu propagowanie postulatów porozumienia rezydentów. Zrobiliśmy to dla Polaków, dla pacjentów, dla nas wszystkich. Dzisiaj mam nadzieję, że udało nam się przemówić Polakom do rozsądku, żeby wiedzieli, że to jest sprawa, która ich dotyczy. Dotyczy ich zdrowia, dotyczy nas wszystkich. Bardzo się cieszę, że jest was tak dużo i potraficie zawalczyć o swoją przyszłość. Bardzo mnie cieszy, że mieliśmy aż tak dużą frekwencję, bo kolorowo ludzie polubili transparenty, roznosili lotki. A naprawdę było super. Matko, czy chcesz, żeby twój wcześniak czekał 6 miesięcy na rehabilitację ogólnorozwojową? Każdy medyk powie, że chodzi mu o zdrowie! Każdy medyk powie, że chodzi mu o zdrowie! Głos pacjentów wspiera rezydentów. Głos pacjentów wspiera rezydentów. Głos pacjentów wspiera rezydentów. Wielu chciałoby zostać u nas w kraju, wśród swoich znajomych, przyjaciół, rodziny. Raz na pół roku idziecie z rezydentami na piwo. Po trzecim zaczynacie opowiadać sobie historię o pacjentach, którzy wam umarli. Większość rezydentów jest teraz w pracy, przy łóżkach pacjentów, albo głodują, żeby walczyć o to, żeby wszystkim nam żyło się lepiej. Że pokazaliście, że jest to sprawa nas wszystkich. Że walczymy razem o lepszą ochronę zdrowia dla wszystkich, dla medyków, dla pacjentów, dla Polaków. Dziękujemy. Smile.